Słowo przyjaźń. Słowo, które jest narzędziem Pana Boga. Na studiach usłyszałem takie bardzo ważne, uzdrawiające słowa. Ja też jeszcze nie zacząłem. Dobre słowo. Nie bój się, jestem z Tobą. Ja odpuszczam Tobie grzechy, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uzdrowienia są wszystkie słowa pełne czułości. Słowa, które niosą życie, to muszą być słowa prawdy. Jestem. Moje i Twoje słowa mogą nieść zdrowie, mogą nieść życie. Słowa, które dają zdrowie, to są słowa nieoceniające. Grzech jest chorobą, która dotyka to, co mamy najcenniejszego w życiu, czyli jakoś upośledza naszą relację z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i z nami samymi. I Bóg poprzez słowa kapłana uzdrawia naszą duszę, oczyszcza naszą duszę z grzechów, uzdrawia nas, przywraca nam życie, przywraca nam zdrowie. I to jest wspaniała nowina dla nas, że Bóg przynosi nam zdrowie w taki prosty, dostępny sposób. Słowo, które jest, można powiedzieć, fundamentem najróżniejszych relacji, które w życiu budujemy. A przyjaźń jako relacja jest czymś autentycznie leczącym, jest przestrzenią, w której także działa Pan Bóg i do której On nas bardzo mocno zaprasza i której nas uczy, bo przyjaźnić możemy się przecież i z drugim człowiekiem, i ze sobą samym, i z Panem Bogiem. Niezależnie od tego, czy to jest Słowo Boże, czy to jest słowo, które w zasadzie z Pismem Świętym nie ma nic wspólnego, mniej lub bardziej świadomie użyte przez mówiącego, w języku ukraińskim raczej się nie mówi słowa lekarstwo. Używa się liczby mnogiej, leki. I to podpowiada, że jak są różne leki na różne choroby, tak też są różne słowa na różne choroby naszej duszy. Dlatego też ono powinno być adekwatne. Jeśli jest adekwatne, to działa. To słowo, które niesie zdrowie, pokój, uzdrowienie, ukojenie. Słowo obecności. Prawdy, i to przez duże P, ale też prawdy takiej konfrontacji z rzeczywistością, jak jest. Tylko prawda wyzwala. Jeżeli ktoś widzi, jak jest, jeżeli ktoś poznaje prawdę, to te słowa niosą zdrowie i życie. Słowa mam podobnie, rozumiem Cię. To jest bardzo uzdrawiające. Bo każde słowo niesie w sobie jakiś ładunek. Więc takie słowo, które podnosi, ale też sprowadza na ziemię czasem. Z jakiegoś niepotrzebnego uniesienia nerwów, jakiegoś wyolbrzymiania. Takie słowo, które postawi mocno na ziemi i powie, że tu jest Twoje miejsce i będzie dobrze, bo teraz już masz stopy na ziemi, więc możesz iść do przodu już bez wyolbrzymiania. Myślę, że słowa, które są wypełnione taką czułością, delikatnością i taktem, mogą być dla drugiego człowieka balsamem na życie, takim lekarstwem, uzdrowieniem. I słowa, które niosą zdrowie, to są słowa, które wydobywają właśnie dobro, którego często sami nie jesteśmy w stanie gdzieś z siebie wydobyć. Wszystkie słowa pełne czułości. Jeżeli będą inspirowane słowami Chrystusa, jeżeli będziemy się starali mówić tak jak On, patrzeć na ludzi tak jak On, to nasze spojrzenie, nasze słowa, to jak będziemy słuchać ludzi, też będzie niosło zdrowie. To są słowa, które kojarzą mi się z spojrzeniem Jezusa. Jezus, kiedy patrzy na człowieka, patrzy na niego bez oceny, bardziej patrzy na niego z miłością. Moje życie zmieniło się, kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, ale nie chodziło o sam tylko tekst, nie tylko o obrazy, nie tylko o sformułowania, ale kiedy zacząłem docierać do intencji tego tekstu, zobaczyłem gorące serce Boga i z jaką On to intencją wszystko mówi. I to zmieniło moje myślenie, to zmieniło moje serce i to też stało się dla mnie zaproszeniem, żeby, gdy mówię kazanie, to starać się pokazać serce Boga, pokazać się, z jaką intencją On to mówi. Nawet jeżeli mówi słowa, które są trudne, które są słowami upomnienia, to dlaczego On to robi? I jestem o tym głęboko przekonany, że ilekroć udaje nam się dotrzeć do głębin Słowa Bożego, do głębin Biblii, właśnie do tych żarliwych i miłosnych intencji Boga, to one przynoszą głębokie uzdrowienie i zdrowie naszemu sercu. Nie martw się, Bóg jest dobry.